Siema wszystkim, bardzo się kłaniam, pozdrawiam wszystkich widzów na moim kanale. Dzisiaj weekendik na hotelu. Hotel jakiś tutaj Premier Class. Jak on wygląda w środku, taki pokoik, zaraz wam pokażę, już tu byłem rano. Ale tak ogólnie, słuchajcie, to jest taki bardziej bym powiedział motel niż hotel. Widzicie, tu wejścia są wszystkie od zewnątrz. Także zaraz zobaczycie, jak on wygląda. Osiemnaście, dziewiętnaście. I nasz tutaj. Jak to wygląda? A no tak se. Czekajcie, zawiesimy karteczkę, żeby nie przeszkadzać. O. I dobra, jesteśmy. Tak to wygląda. Tu jakieś piętrowe wyro. Jakby się pewnie jakaś rodzinka z dzieckiem wybrała, tak? A tu mamy, słuchajcie, łazienkę. Praktycznie taka, kurde, taka sama jak na promie. Tak to wygląda. No, tak więc do za chwilę. No, także pokój pokrótce widzieliście, jak wygląda, tak, w środku. Ja tu już się rozgościłem. O, sobie zrobiłem takie stanowisko tutaj. Elegancko. No i słuchajcie, kochani, teraz pewnie ktoś się zastanawia, o co chodzi w tym tytule, że można porozmawiać, tak, przez wideorozmowę. Można porozmawiać ze mną przez wideorozmowę. Jest oczywiście jeden mały haczyk. Kochani, słuchajcie, rozpocząłem zbiórkę na Dom Dziecka w Rodnicy. Na co będą przekazane zebrane środki, fundusze i tak dalej, jest tam opisane w linku pod materiałem, macie link do zrzutki i tam jest opis. Słuchajcie, kochani, zanim ktoś zacznie jakieś, wiecie, no, dziwne komentarze, że ten już się robi, nie wiadomo kto i tak dalej, słuchajcie, nie jest to zbierane, nie są to zbierane pieniądze dla mnie, tylko na różne przybory, tak, dla dzieci. I słuchajcie, chodzi o to, że osoba, która wylicytowałaby, to znaczy, no wiadomo, wylicytuje najwyżej z tą dzisiaj, koło godziny powiedzmy 19, bym mogła ze mną sobie pogadać przez Messengera, tak, przez wideorozmowę. Licytacja będzie na Facebooku. W momencie, jak to oglądacie, pewnie już ta właśnie licytacja rusza. Jest przeze mnie dodana na Facebooku. No i wiadomo, kto wylicytuje najwyżej. Następnie godzina, powiedzmy 18:30, wpłaci te pieniążki, tak, za które wylicytuje, czy to będzie 5, czy 10, czy 20 zł. Wpłaci te pieniążki na zrzutkę. I w komentarzu do zrzutki napiszę, że właśnie tam, powiedzmy, ta wideorozmowa, tak? Czy, no jakoś inaczej można też napisać, czy, no jak to będzie uważał, tak? Kochani, i wtedy ja taką osobę od razu z automatu dodaję do znajomych przez prywatny. No i wtedy o godzinie 19, jeżeli takiej osobie będzie pasowało, jeżeli nie, no to później, jeżeli nawet trochę prędzej, no to prędzej. I byśmy sobie tam mogli porozmawiać, tak? Wiadomo, jeżeli będzie dosyć sporo chętnych, no to zrobimy kolejną taką licytację, jeżeli będzie wam się takie coś podobało. Ale wiem, że jest dużo osób, że tak powiem, chętnych, tak, żeby ze mną porozmawiać, czy też, no nie wiem, pozadawać jakieś pytania, czy cokolwiek się zapytać, nie wiadomo, nie? Co tam kto wymyśli. Także słuchajcie, no taki wpadłem pomysł. Na początek oczywiście zbiórka trochę potrwa, myślę, że miesiąc. Jak wrócę do domu, będą również rozsyłane wlepki do właśnie na licytacji, jakoś to będzie wstawione, tak?
Poza tym, jak wrócę, również do Brodnicy będzie możliwość pojeżdżenia ze mną Malanem. Co i jak, no to już będzie w późniejszym materiale. Bardziej bliżej zjazdu, jak wrócę do domu. Ktoś teraz by się właśnie zapytał, Bartas, miałeś jeździć 2x2, co się stało, nie? Czemu jesteś w hotelu i w ogóle ci, co wchodzą na Bartas Szrociki, czy ten, śledzą bardziej dokładnie, tak? I ten drugi kanał, to wiedzą, że teraz jestem na 4 tygodnie. Dlaczego tak wyszło? A wyszło tak dlatego, że jeżeli teraz bym zjechał właśnie na ten weekend już do domu, to bym musiał 4 tygodnie siedzieć w domu. A no jako, że wiadomo, trzeba mieć na różnorakie opłaty i tak dalej, więc nie kalkulowało mi się to, tak, żeby wrócić i 4 tygodnie siedzieć w domu. Wolałem właśnie teraz 4 tygodnie się przesiedzieć, przejeździć i słuchajcie, no nie dość, że się i pieniążku więcej zarobi, no to dodatkowo wiadomo, nie będzie tego przestoju, tak, związanego wtedy, jakby miał 4 tygodnie siedzieć w domu. Tak to wygląda, kochani. Serdecznie zapraszam do udostępniania tej zrzutki. Tak jak nieraz już wam powtarzałem, każdy grosik się liczy, tak? Czy to będzie złotówka, czy to będzie 2 zł, czy 5 zł. Wiadomo, super, nie? A mówię, no licytacja na wideo rozmowy z Bartasem. Jak ktoś będzie chętny, no to serdecznie zapraszam. Jeżeli będzie szybko, w miarę jakaś tam fajna kwota, no to słuchajcie, licytacja zostanie przerwana i ja dam komunikat takiej osobie i przeprowadzimy sobie, porozmawiamy, a w tym czasie będzie zorganizowana już następna. Także dzisiaj nawet bym mógł sobie takie dwie wideo rozmowy przeprowadzić, pod warunkiem oczywiście, że przyniesie to zamierzany efekt, tak? A jak to będzie, no to się okaże. No, także tyle, kochani, ode mnie z hotelu, tak jak widzicie. Zresztą widzieliście nagranie początkowe. Tak więc tak, skakanka stoi sobie o tam. Skaniusia sobie stoi na strefie przemysłowej. Ładna, słoneczna pogoda. I do towarzystwa jeszcze jeden Szwed, czyli Volvo. A stąd mam kawałek, słuchajcie, do hotelu. Jakieś 400 metrów. Także idziemy. O, widzieliście, na takiej strefie przemysłowej sobie skakaneczka stoi. Przez weekend będzie stała. A słuchajcie, jeżeli ktoś by był chętny, bo również były komentarze na bodajże Bartasz, nie, na Bartasie, na głównym kanale było, że jak jest wjazd na prom, to i zjazd. No, mówisz i masz, proszę bardzo, ale zanim do tego materiału, to będzie już na koniec ten materiał. Ja jeszcze raz z całego serca bym zachęcał do brania udziału, tak, w tej zbiórce, w tej zrzutce. Słuchajcie, wydaje mi się, że naprawdę, kurczę, warto pomagać, a zwłaszcza w takim celu. Także serdecznie zapraszam jeszcze na materiał z promu. Tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło i jeszcze raz zapraszam do brania udziału w zrzutce, jak i do udostępniania. Trzymajcie się ciepło, Marta się kłania, hej.